Bezkarni mordercy. Leon Andrzejewski. Właściwie Leon Józef Wellleib Wolf Eisen, urodzony w 1910 roku w Sawinie, pułkownik Urzędu Bezpieczeństwa, szara eminencja bezpieki, zbrodniarz stalinowski. Uczęszczał do szkół żydowskich w Łodzi. Od 18 roku życia komunista, członek przedwojennej Komunistycznej Partii Polski, potem Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przed wojną przez wiele lat, 1929-1933 i 1934-1939, więziony za antypolską działalność. W latach 1939-1941 w okupowanym Lwowie współpracował z Sowietami jako funkcjonariusz Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom, MOPR. Imał się różnych zawodów, kierownik wydziału w fabryce mydła, dyrektor fabryki zapałek. Od maja 1943 roku oficer polityczny, najpierw w pierwszej dywizji polskiej imienia Tadeusza Kościuszki, potem szef Wydziału Polityczno-Wychowawczego w Centralnej Szkole Podchorążych w Wiazaniu. Wykładowca na kursie NKWD, służby radzieckie, w Kujbyszewie. Wkrótce, w maju 1944 roku, został zastępcą dowódcy szkoły specjalnej NKWD w Kujbyszewie. Następnie przeniósł się do Lublina, gdzie od 22 sierpnia 1944 roku był kierownikiem ochrony PKWN. Od 12 października 1944 roku do 19 czerwca 1946 roku pełnił funkcję zastępcy kierownika Wydziału Personalnego Resortu Bezpieczeństwa Publicznego, będąc jednocześnie dowódcą Szkoły Oficerskiej Urzędu Bezpieczeństwa. W latach 1946-1948 był dyrektorem gabinetu ministra bezpieczeństwa publicznego, a w okresie 1948-1949 zastępcą komendanta Centrum Wyszkolenia MBP w Legionowie. W latach 1949-1953 wicedyrektor Departamentu 4 MBP, Ochrona Gospodarki Narodowej przed Wrogą Działalnością, a od 1953 roku do 1954 roku. Pełniący obowiązki dyrektora Departamentu 3 Ministerstwa Bezpiecznego Publicznego, walka z podziemiem zbrojnym. Następnie, do 1955 roku, był jego wicedyrektorem. W latach 1955-57 na dyrektorskich stanowiskach w Komitecie do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. W 1953 roku przeprowadził urzędową zmianę imienia i nazwiska. Leon Eisen stał się Leonem Andrzejewskim. Zmienił też imiona rodziców. Ojciec Bencjon został Stefanem, a matka Genia Jadwigą. 30 stycznia 1957 roku został odwołany z funkcji. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pracował do 1960 roku. W roku 1962 objął funkcję pełnomocnika rządu do spraw wykorzystania energii jądrowej. Zmarł 18 stycznia 1978 roku w Warszawie. Stanisław Płużański dla żołnierzy wykręci.com.pl